Jesteśmy w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Znajdujemy się w takiej, wydawałoby się, że bardzo domowej atmosferze, w sali, która no chyba wielu z nas jeszcze kojarzy się, powiedzmy, z domem babci, z domem rodziców. Tak bardzo swojsko. Jakby mogła Pani powiedzieć, gdzie się znajdujemy? Tak, Muzeum Mazowieckie kojarzy się wszystkim ze zbiorami secesji, natomiast coraz częściej mówimy o naszym drugim profilu, o kolekcji sztuki Art Deco, czyli sztuki z lat 20-30 XX wieku, międzywojnia. I właśnie znajdujemy się w jednej z dwóch sal, które w kamienicy secesyjnej zaaranżowaliśmy w stylu Art Deco, by pokazać zalążek naszej nowej kolekcji, która dzięki staraniom dyrektora Leonarda Sobiera od 15 lat rozwija się i osiągnęła już prawie 2000 obiektów. I właśnie, znajdujemy się w jednym z wnętrz. Tutaj tak naprawdę chcieliśmy zaaranżować takie niby mieszkanie. Mówię niby, ponieważ nie mamy tutaj oczywiście okien, jest to sala ekspozycyjna. Natomiast prezentujemy tutaj komplet mebli, które do swojego mieszkania w Katowicach zaprojektował jego mieszkaniec, inżynier Edmund Brzozowski. Są to unikalne meble, ponieważ rzeczywiście powstały na zamówienie, zostały zaprojektowane przez samego właściciela i trafiły do nas kilka lat temu. Trafiły oczywiście dzięki zakupowi. Natomiast to jest jakby jeden z elementów ekspozycji, który znajdzie się w nowo budowanym gmachu, gdzie będziemy chcieli otworzyć ekspozycję stałą sztuki dwudziestolecia międzywojennego i stylu Art Deco na Kolegialnej 6, co zdarzy się już niebawem, bo prawdopodobnie wiosną przyszłego roku. A proszę powiedzieć, co tutaj jest takiego niezwykłego? Bo wydaje się, że to jest taki zwykły domowy stół, zastawiony, przygotowany do obiadu, tak jakby za chwilę mieli przyjść goście, rodzina miała zasiąść i dobrze się bawić, opowiadając sobie wydarzenia z minionego dnia. No tak, ma Pani rację. Można powiedzieć, że jest tutaj taka atmosfera domowa, ale jak porównamy to wnętrze z naszymi wnętrzami secesyjnymi, no jest znacząca różnica. Powiem taki przykład. Jak przychodzą do nas grupy młodzieży i właśnie mają taką konfrontację pomiędzy wnętrzami secesyjnymi a tymi artdekowskimi, to wchodząc tutaj mówią: wow, ale to jest nowocześnie. To prawie tak, jakbyśmy mieli w mieszkaniu. No prawie oczywiście, bo są to meble o wysokiej randze artystycznej, więc nie każdego na taki komplet stać. Jeśli chodzi o taką domowość, to rzeczywiście chcieliśmy stworzyć taki klimat domowy, tak? Natomiast meble same w sobie są bardzo nowoczesne. Mamy tutaj połączenie fornirów z metalem, czyli już idziemy w kierunku funkcjonalizmu, w kierunku tego nurtu sztuki dwudziestolecia międzywojennego, bardzo nowoczesnego, związanego z przemysłem, z nowoczesnością, z blichtrem, z prędkością. Nie w każdym mieszkaniu takie meble mogły się znaleźć w dwudziestoleciu międzywojennym. To były meble do mieszkania inteligencji, zamożnej inteligencji mieszczańskiej, więc ten klimat domowy tworzy chyba atmosfera przedmiotów, rzemiosła, które się tutaj znajduje, natomiast same meble są wyjątkowo ekskluzywne, bym tak to nazwała. Myślę, że nie w każdym domu dziadków mogłyby się akurat te meble znaleźć. A najcenniejszy eksponat, jaki Państwo macie? Spośród tych prawie 2000 obiektów trudno jest mi tak powiedzieć, bo wszystkie są dla nas bardzo cenne, no ale oczywiście perłą w koronie jest obraz Tamary Łempickiej, który pozyskaliśmy do zbiorów w 2014 roku. Jest to Martwa natura z późniejszego jej okresu twórczości, bo z 1950 roku, niemniej jednak swoją formą nawiązuje do jej stylu z lat 20. i 30., kiedy zasłynęła jako portrecistka bohemy artystycznej elity paryskiej, właśnie wtedy, już za życia.
Później, przed wybuchem II wojny światowej, już z drugim swoim mężem, baronem, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i była malarką gwiazd Hollywood. Zresztą, tak naprawdę Łempicka jest najbardziej znana w tych kręgach, ponieważ to właśnie gwiazdy hollywoodzkie posiadają największe kolekcje jej zbiorów. Jej obrazy osiągają horrendalne ceny na aukcjach dzieł sztuki. My jesteśmy jednym z dwóch polskich muzeów, obok Muzeum Narodowego w Warszawie, które posiada właśnie w zbiorach obraz Tamary Łempickiej. Do końca tego roku zapewne będzie można te wszystkie zbiory oglądać tutaj przy ulicy Tomskiej w budynku, ale po nowym roku zapraszamy już do nowej siedziby. Jak najbardziej. Siedziba już stoi, gmach już jest, teraz cały czas walczymy i bardzo staramy się, by ta ekspozycja była na tak wysokim poziomie, żeby zadowolić publiczność koneserów sztuki, żeby się cieszyła ogromnym uznaniem.